Koniczek, artysta mieszkający na stałe w Białymstoku. Kończy w tym roku 60 lat. Jest artystą dojrzałym i głęboko doświadczonym. Po wielu latach zmagań, żeby wypracować swój styl i tożsamość artystyczną, żeby być zauważonym, żeby być docenionym, żeby po prostu przetrwać. Mocna osobowość, siły witalne, determinacja i oczywiście talent złożyły się na sukces życiowy, chociaż nie taki, o jakim marzył i na jaki zasłużył. Czasy, w których debiutował, czy lata 80. ubiegłego wieku, nie sprzyjały karierom artystycznym. Krzysztof Koniczek daje sobie radę. Ma do dyspozycji profesjonalną pracownię. Ale, jak obserwuję, nawet jego, tak silnego, świetnie zorganizowanego i pracowitego artystę, system ten i zewnętrzna sytuacja ekonomiczna podłamują i osłabiają. Ciężko masz tutaj już. Które to już mamy? Trzecie piętro? Trzecie i pół. O Boże. Jeszcze troszkę. I codziennie tak na czwarte? Tak, codziennie. Jej. To jest właśnie ten ciężar gatunkowy sztuki. Jeszcze wnosić też stelaże. Nosić, wnosić, znosić. Jezu. Tak, to jest mozolny trud artysty. Niestety, nic lekko nie przychodzi. Nie wystarczy mieć talent, ale nie. Jeszcze trzeba... Siłę trzeba mieć fizyczną, psychiczną. Proszę. To jest bardzo piękny, ale trudny zawód. No proszę. Proszę. Tutaj widzę, są przygotowane pomieszczenia dodatkowe, gospodarcze tak zwane. Wyglądają imponująco. No i a tutaj jest coraz ciaśniej. Coraz ciaśniej. Staje się światło. Atmosfera się zagęszcza. Tak. No i tutaj pracownia, codzienny. Którą znam, trud. Ale zawsze są nowe obrazy, nowe zmiany. No musi, tak, musi się coś dziać, bo. Ojej, jak się zmęczyłem. Życie nie znosi pustki. Jesteśmy w Białymstoku w pracowni artysty malarza Krzysztofa Koniczka. Ale wiesz, zmęczyłem się tym czwartym piętrem. No nic, to kwestia przyzwyczajenia. Tak, ja codziennie tu wchodzić jeszcze z tymi blejtramami, sztalugami. No tak, każda taka akcja typu wystawa to właśnie... Wielki wysiłek, ogromny wysiłek, taka dosłownie praca fizyczna i logistycznie trzeba to umieć rozegrać, bo to trzeba popakować, poznosić. Przeważnie mam kogoś do pomocy, ale czasami bywa, że muszę wnosić sam, to rozkładam to na partie jakieś, no ale... Wiesz, żyjemy. Krzysztof, dzięki temu muszę mieć kondycję. Myślę o tobie, jako o malarzu w porównaniu do innych artystów, z którymi mam styczność wystawienniczą, to zawsze myślę o tobie jako o człowieku, który ma niezwykły zasób sił witalnych. Tak mi się zawsze kojarzy, że ty to masz tą siłę, bo po prostu i masz się bardzo takich poważnych zamówień, jakieś murale, jakieś wielkie inscenizacje, dekoracje teatralne duże. Bierzesz na swoje barki duże takie ciężkie prace artystyczne. No, chciałbym nawet cięższe jeszcze, jakby było tylko, żeby były zlecenia, tak. A może to wynika stąd, że byłem sportowcem kiedyś, grałem w piłkę nożną, także... Energia zostaje ciągle i trzeba ją utrzymywać. Syn gra w piłkę, nie mogę odstawać po prostu. No to świetnie. Muszę no być świetnie. Ciągle jednak, w kondycji i formie. Tak. Odwiedziliśmy artystę w pracowni, żeby podglądnąć jego warsztat pracy. Widać tu porządek i rozmach. Krzysztof Koniczek studiował sztuki piękne w Poznaniu. Dyplom uzyskał w pracowni profesora Waldemara Świeżego, jednego z głównych twórców polskiej szkoły plakatu. Z akademii wyniósł lekkość malarskiego gestu, swobodę w używaniu kolorów,
i wolność twórczej wypowiedzi. Doskonale opanowany tradycyjny warsztat malarski plus możliwości korzystania z nowoczesnych, szybko schnących farb akrylowych poprowadziło artystę ku malarstwu fakturowemu i reliefowemu. Koniczek z wyboru i z natury swej osobowości jest ekspresjonistą. Artysta komponuje swoje płótna wokół podstawowej pary kolorów – czerwieni i zieleni. Następnie kojarzy, a właściwie zderza ze sobą oranże, żółcie i błękity. Kontrasty te atakują wzrok, ale też poruszają duszę. Chropowata, miejscami zbliżona do reliefu faktura zwiększa dodatkowo ekspresyjność dzieła, ukazując przy tym wyraźne ślady ruchu ręki artysty i pracę pędzla czy szpachli. Według Krzysztofa Koniczka sztuka polega na oderwaniu się od spraw przyziemnych. Wyobraźnia jest ważniejsza niż obserwacja życia. Sztuka ma przekazywać impulsy emocjonalne, estetyczne, intelektualne i energetyczne, niekoniecznie za pomocą realistycznego obrazowania. Twórczość Krzysztofa Koniczka tylko częściowo jest konsekwentna w tym poglądzie. Zdarzały się w jego pracy twórczej dosyć często dzieła z pogranicza snu, i jawy i fantazji, ale nie obce mu były portrety. Widziałam przepiękny portret papieża Jana Pawła II, tu jeden z tej serii, tam leży w kącie, czy całkiem realistyczne pejzaże. Większość jednak dzieł Krzysztofa Koniczka to kompozycje abstrakcyjne, wibrujące żywymi, intensywnymi kolorami. Zarówno kolor, jak i temat jego obrazów niosą ze sobą dynamizm, kipiącą energię, ekspresję i pewne napięcie. Te nowe prace będą miały więcej tej może takiej masy po prostu energetycznej, jak i w sensie strukturalnym. Ale te skrzydła, one są też symboliczne, więc... No na pewno, ale ja nie chciałbym nadużywać symboli. Wolałbym jednak może większym skrótem, a niech jednak ten odbiorca troszeczkę się zastanowi, może sam te skrzydła domaluje. Bardzo wierzysz w odbiorcę. No ja ufam ludziom generalnie. Przejechałem się nieraz na tym. Zaraz pokażę coś. Blusa uwielbiam, wiesz, Eneczka, to by można tutaj pasować. Właśnie to taki prekursor Skiby, Ryszard Skibiński, Kasa Chorych. Robiłem plakaty. Tak? Tak. Będziemy mieli, zobacz, utwór pana Skiby, którego kiedyś bardzo lubiłem. Świetnie grał na harmonice. To prawda, tak, tam był tak, prekursorem tak. harmoniki. Tak, coś tak jak Wierzcholski teraz. A, zobacz, to on jest. Blues. Zobacz. O, jaki piękny plakat. Piękny. Z okazji jubileuszu. Życzymy Krzysztofowi Koniczkowi, tytanowi pracy artystycznej, prawdziwych sukcesów i jeszcze więcej wielbicieli jego talentu, jeszcze więcej kolekcjonerów jego obrazów, osobistej satysfakcji, chociaż minimum stabilizacji finansowej. No i oczywiście życzymy Ci, Krzysztofie, z całego serca sukcesu, zdrowia i szczęścia. No właśnie, ja też do tych życzeń się przyłączam. Znowu mamy freestyle. Tu Janka pozowała. Poważnie? O, mają mamy skup. Janeczka, no pięknie tu wyszłaś, no. Ja? Obraz nazywa się Natchnienie. No widzisz? No Janeczka, miałaś odwagę kiedyś. Na tak, to była zupełnie inna kobieta wtedy. Dynamit. Tak, ale teraz ona jest jeszcze ładniejsza, musisz ją namalować. Teraz tak, tylko teraz troszeczkę inne otoczenie będzie.
No to mamy skup, nasz akurator. No to tu mamy, to wszystko to będą. To będzie. Nowy. Popatrz, jak tutaj fajnie to połączyłeś. Tu jest gładka faktura, zupełnie tu, gdzie jest to ciało tej kobiety. No ciało przeważnie jest gładkie. A tam jest z kolei właśnie to ta chropowatość.